trwają dni Gołdapi. Na zakończenie drugiego dnia imprezy wystąpił zespół Ira. Cześć, cześć, dobry wieczór, witamy wszystkich! Słuchajcie, podniesiemy ręce do góry i poklaszczemy razem. Pięknie! Dobrze mnie znasz, musisz zaufać mi. Pakuj rzeczy i chodź, wyjeżdżamy dziś. Przed koncertem Iry zagrała polsko-litewska grupa muzyczna Kramer i Tax Free. Jednak to właśnie Ira przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów. Bardzo fajnie, dzieci się bawią, dużo atrakcji. Wszyscy się bawią, na fajnie jest impreza, tak jak co roku. Można posłuchać, można przejść się, można wypić, czy zjeść, czy ten... jest bardzo dobrze. Uważam, że super. My jesteśmy przyjezdni ogólnie z Rudy Śląskiej, także w sumie jesteśmy pierwszy raz, bardzo fajnie. Pięknie grają, śpiewają. Jak się bawią, jak co roku, no świetnie, no oczywiście, że świetnie, jak zwykle. Fajna atmosfera. Występ zawsze coś innego niż na co dzień. No, uważam, że jest fajnie. No super jest. Bardzo fajnie jest w ogóle, czekamy na Irę normalnie. Ja tylko dlatego przyjechałam, bo Ira, no tak bardzo lubię ten zespół. Muzyka, klimat, wszystko, ludzie są wszyscy mili, przemili, jest super. Klimat, wszystko, wykonawcy, są super. W piątek można było posłuchać takich grup jak Impulse, Mr. Night i Topless Siegieńczuk. Po koncertach odbyła się dyskoteka pod gwiazdami. To nowość na dniach Gołdapi. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, powiedziała Radiu 5 Marta Jurgiełan, dyrektor Domu Kultury w Gołdapi. Mam nadzieję, że ludzie dobrze się bawią, co widać po publiczności i po zadowoleniu i po uśmiechniętych twarzach. Oprócz sportowych imprez, które się działy na stadionie i na plaży miejskiej, były tutaj koncerty. Koncerty muzyki łatwej, lekkiej i przyjemnej. Wszystko zakończyliśmy dyskoteką pod gwiazdami, w ogóle pierwszy raz w tym roku, co ludziom się bardzo podobało. Dziś, ostatni dzień imprezy, zaplanowano wybory Miss Mokrego Podkoszulka oraz półfinał wyborów Miss Polski 2010. Imprezę poprowadzi Krzysztof Ibisz. Na scenie wystąpią Lidia Kopania, Waldemar Ochnia i Iwan Komarenko.